Cześć wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, może jednak dzisiaj jeszcze nie będziemy mieli końca, ale postaramy się dzisiaj pozałatwiać wszystkie niedokończone sprawy. Prawie wszystkie. Pamiętacie ten quest, który na drugim poziomie zlecił nam pewien gnom, łotrzyk, który tutaj zwiedzał świątynię i żeby znaleźć mu jakiś zwój? To jest ten zwój, który skrop nam zarąbał i teraz nie chcę go oddać. Więc dzięki gro, że twoje mechaniki sprawiają, że twoje questy są niemożliwe do wykonania. Dobra, ten poziom mamy już zbadany. Tam mamy jeszcze jakieś jedno wyjście, z czego to wyszliśmy, z ziemi chyba, czy coś. Tutaj jest wejście do ziemi. Nigdy nie wchodziliśmy do ziemi bezpośrednio przez ten portal, tylko przez innej sfery. Ale poza tym została jeszcze ta lokacja. Mamy grzyby i wrzaskuny. Dobrze. Dobrze. Ładne obrażenia mogą. Unrok, poczekaj. Ty też, Sol, poczekaj turę. Zasadzimy im jakąś ładną kulę ognia. Natychmiast. O, coś z tyłu jeszcze jest. To również oberwie. O nie, budyń! Z budyniem trzeba uważać. Bo on się... On się dzieli, tylko nie jestem pewien, pod jakim warunkiem się dzieli. Próbujmy strzelić do niego, czy ataki... Okej, ataki obuchowe wydają się działać, kłute nie za bardzo. Będziemy spróbować atakować to skropem, bo tak, z tym budyniem jest właśnie taki problem, że one się dzielą. A dokładnie nie wiem kiedy. One się dzielą dosłownie w nieskończoność. Więc jeżeli nie będziemy mieli jakiejś sprytnej taktyki na walkę z nimi, to po prostu nas... Co to się dzieje? Skąd ty się wziąłeś? Dobrze. Nieważne skąd się wziąłeś. Ważne, żeby szybko się ciebie pozbyć. Oczywiście. Ładne pudło, Funrock. Ruszam. Co, zajmij się galaretą. O kurde, ona też się dzieli. Dobra. Natychmiast. Spróbujmy jeszcze jedną kulę ognia. Jak sobie życzysz. Dobra. Zobaczymy, czy skrop będzie w stanie je zamordować tak, żeby się nie dzieliły. Ty możesz zaszarżować to. Dobra. Nie możesz tego zaszarżować, to poczekasz, podejdzie. Ruszam. Raz, skrop, jesteś w stanie to zabić? Jesteś w stanie, dobra. Tak jest. Anti, możesz pomóc tym trolem. Dobra, ten budyń zostawiamy. Galaretę musztardową. Zostawiamy dla skropa. Ty dobij go. Oczywiście. Zostań. Dobra, nic nie róbmy. Budyń wystaje się. Skrop wydaje się dobrze działać na ten budyń, więc nie psujmy tego. Dobra. Jest więcej tam jeszcze celów. Ruszam. Stawmy się na nie. Zero. Dobra, skrop, dobij. Ekstra. Reszta ludzi niech... Mamy jeszcze jakieś grzyby tutaj do ubicia.
Ładne uniki, Elmo. Okej, okay, to już był gorszy unik. Nie wiem, czym się zająć. Może tym grzybem. Chyba twoje strzały na tego grzyba całkiem nieźle działały. Dobra. Oczywiście. Jak rozkażesz. Mhm. Dobra. Ładnie. Dobrze. Jeszcze tylko tego zdjąć. Dobrze, to się nie uda. Już. Już. Tak jest. Nie wiem, czemu Anti ma aż taką dużą szybkość. Dobra, Elmo. Możesz rzucić na siebie. Czy daliśmy ci daliśmy ci odporność na energię w końcu, nie neutralizację trucizny. No cóż, trudno. Myślę, że sobie poradzi z jakąkolwiek trucizną, jako zostałeś zatruty. Natomiast tutaj jest jakieś skrzynie. Oczywiście. Zastrzegasz pułapkę. Oczywiście. Dobra, udało ci się, czy nie? Nie? A może nie ma w ogóle żadnej? Oczywiście! Oczywiście! Nie wiem. Oczywiście! Oczywiście! Nie udało się, okej. Oczywiście! Funrock, unieszkodliwianie urządzeń. ST28. Dobra, to ci się raczej nie uda. Weźmy kogoś, kto ma dobry refleks i po prostu potwiera natychmiast te skrzynie. O, patrz, a ja dostaję tylko połowę. Natychmiast. Purpurowe szaty, magiczna różdżka, ciekawe. Tyle złota, wow. Jak sobie życzysz? Kolejny. Do usług. Więcej złota? Domyślam się, że te różdżki mogą być związane z żywiołami, w których skrzyniach się znajdują. Z boską wolą. Dobrze. Dobrze. Jeżeli brakowało nam jeszcze jakkolwiek złota na jakiekolwiek za jak sobie życzysz. Za zaklęcia, to już nie powinno nam brakować. Dobra, tutaj nic nie było? Nie. Dajmy to szybko Lavosowi do identyfikacji. Talina to... olejmy to. Dobra, Lavos. Dobrze. Natychmiast. Różdżka rozgrzania metalu. Ciekawe. I różdżka błyskawicy. Okej. Okay. Może nam się to raczej nie przydać już w tym momencie. Dobra, to tylko zapis gry. Ogólnie zapisy w tym momencie zajmują około... Sprawdzałem w pliku jakieś... 11 mega. Cały zapis gry, więc nie dziwcie się, że tyle zajmują. Że tyle zajmuje ich zapisywanie. Dobra. Czy ty się dzielisz? Mam nadzieję, że się nie dzielisz. Nie mam pojęcia, co to jest z tyłu, ale strzelajmy to.
No, ciekawe. Do tej pory nie było w walce. Dobra. Nie wiem, czy się ten śluz dzielił, czy nie, ale już nie zdąży. Dobra, myślę, że odważna szarża na dziwne magiczne kule jest bardzo dobrym pomysłem. Bardziej, jeżeli ma się wsparcie ogniowe. Próbował jakieś zaklęcie rzucić, nie. Oczywiście. Spróbuj podejść, Funrock. Dobra. Dobra. Jak sobie życzysz? Ty osłabiaj ich. Możesz zaatakować jego. Teraz Sol może zrobić furię rozpłatania. Dokładnie. Tak jest. Dobrze. Dobra. Jak sobie życzysz? Trafiłeś mnie. Gratulacje. Tak jest. Niezbyt trudna walka. Dobra. Z tego co kojarzę, to przejście prowadzi nas do jednej z głównych, znaczy z ostatnich lokacji. Nie jestem dokładnie pewien gdzie, ale spróbujmy, gdzie dojdziemy. To jest chyba jedna z lokacji znajdujących się za tronem. Więc tutaj musimy uważać, bo chyba możemy się tu natknąć na ostatecznego złego, a tego jeszcze póki co nie chciałbym robić. Dobra, pozwiedzajmy, co my tu mamy. Tak jest. Tutaj nic. Dobrze. Tutaj też nic. Dobrze. O, sekretne drzwi. Zaraz się im przyjrzymy. Na razie cała masa niczego. Okej. Dziwna miejscówka. Coś tu mamy? Tak jest. Tylko drzwi. Mojego skarbu. O czym ty mówisz? Możecie zamiast tego wziąć mój platynowy filar. Idźcie sobie. Kim jesteś? To nieważne, kim jestem. Byłe kapłanki nic tu nie znaczą. Jestem nikim.
Bierzcie filar i idźcie. Wiecie co? To jest chyba ostateczny boss. Ten filar jest zbyt ciężki, nie zdołamy go stąd wynieść. Jeśli go przyjmiecie, to rzucę na niego zaklęcie, dzięki któremu będzie lekki jak piórko. Musisz tylko powiedzieć, że go przyjmujesz. Nie, nie chcę. Zaznaj więc... Głupcy! Trzeba było wziąć klejnoty! Dzięki temu wyszlibyście stąd z duszami. Tyś jest zuktemcy, demoniczna grzybia pani. Teraz zaś zemszczę się za zniszczenia, jakie poczyniliście w mej świątyni. Czeka was powolna śmierć w męczarniach. Dobra, mamy trzy fajne opcje. Atak, próba ucieczki, posikaj się. Dobra. Oczywiście nie chciałem tego jeszcze wywołać. Ciekawe, że mamy całą lokację odkrytą przez to. Dobra. Może to trochę nieklimatyczne, ale wczytam grę. Chcę jeszcze tutaj troszkę pogrzebać po okolicy. I tam zdaje mi się, że tam było wyjście na tron. Możliwe, że z niego skorzystamy. To jest... Możemy za nią wyjść. Dobrze. Jakimś sposobem. Witaj w moim sanktuarium. Ej. Młoda istoto. Lavos! Lavos, co ty robisz? Takiej drobnosti. Lavos nas zdradził. Dobra. Interesuje mnie tamta skrzynia, co tam jest. A jak już ją zbadamy, to pogadajmy sobie chwilę o zakończeniach. Proszę uważnie tym razem. Żeby pani wszelkiego zła nas nie zauważyła. Dobra. Dziękuję. Bardzo miło z waszej strony. Dobra, ostatnia rzecz w życiu, jaką potrzebujemy od Funroka. Oczywiście. Czy jesteś w stanie chociaż tą pułapkę unieszkodliwić? Nie. Oczywiście. Dobra, przynajmniej udało ci się otworzyć. Natychmiast. Jak rozkażesz. Okej, nic tu nie było. Kufer z zarodnikami. Dobra, wiecie co? To był jeden duży. Może da się jakoś to inaczej wykorzystać do czegoś ten kufer, do jakiegoś questa. Ale mi o tym oczywiście nic nie wiadomo. Dobra. Zignorujmy to wszystko, co tu jest. Zobaczmy jeszcze to wyjście. Tak, to jest chyba zejście z tronu. Tak jest. Dokładnie. Więc tak. To byłaby cała świątynia. W tym odcinku nie powalczymy jeszcze z głównym bossem. Mam jeszcze zamiar zrobić coś tak. Wejdziemy do sfery i podprowadzamy wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w tych sferach, powyprowadzamy ich. A to oznacza, że musimy się pozbyć jakiegoś członka drużyny. Oczywiście. Pozbędziemy się oczywiście Funroka. Bo z Funrokiem jest taka rzecz, że możemy się pozbyć go tylko w Nulb albo w Hamlet, bo inaczej nie zechce odejść. Funrok. Była bardzo długa przygoda. Bardzo dziękujemy ci za udział w niej.
Coś jeszcze masz na naszego? Masz pierścień, masz przybornik. Dobra. Więc dziękujemy ci bardzo za udział. Możesz już iść. Może kto by to zrobił? Dobrze. Słucham? Musisz opuścić drużynę. Dobrze. Może jeszcze kiedyś połączymy siły. Dobra. Ale pamiętasz, co ci obiecałem, co? Zanim odejdziesz... Ofensywa, opcje, zadaj obrażenia niezagrażające życiu. Już. No i dobra. Dziękujemy ci za udział w naszej drużynie. Dobrze. Natychmiast. A teraz prosimy całe złoto. Jak to nie mogę go obrabować? Muszę go zabić, żeby go obrabować? Bez sensu. Dobra. A czegoś takiego się nie zmusimy. Pytanie, czy ludzie w wiosce się obrazili za to? Że atakujemy kogoś. Mam nadzieję, że nie. Chyba nie. O tym, że i tak nas nie lubią przez to, że mamy skorpa w drużynie. Natychmiast! Dobra. Pocznijmy. Dobrze. I widzimy się z powrotem na czwartym piętrze. Dobra. Tutaj była pierwsza osoba, która chciała ratunku. Spotykamy. Czy chcesz się do mnie przyłączyć? To zaszczyt móc należeć do twojej drużyny. Będziemy ci pomagać, ile tylko starczy nam sił. Dobra, bardzo fajnie. To jest chyba kapłan. Karcenie, okej. Okay. Karcenie, jeżeli ma karcenie, to znaczy, że jest złym kapłanem. Moc sfery, w sumie nie wiem jaką ma. Kapłan, sfera. Ochrona przed dobrem, ściana wiatru. Wygląda na to, że ma zło oraz ma powietrze jako sfery. A poza tym standardowy kapłan. Nie ma chyba żadnych do tworzenia, żadnego spisania zwoju. Karcenie. Karcenie istot ziemi, odpędzanie istot powietrza. Ciekawe. No dobra, standardowy kapłan. Bra, Lavos. Zapiętałem mu 3 teleportacje. Natychmiast. Więc możemy się dostać o tak od razu. Jakiś tekst, że się wydostaniemy? Że się wydostaliśmy? Nie? Gościu, jesteś już wolny. Tak jest. Jak sobie życzysz? Chyba nie ma żadnego tekstu. Dobra. W każdym razie nie po to go braliśmy. Co możemy dla ciebie zrobić? Naprawdę jesteś bratem Alrema? Tak, jest naszym bratem. Choć wstydzimy się więzów krwi łączących nas z tą szumowiną. Żyjemy myślą o zemście za to, co nam uczynił. Jeśli wiesz, jak moglibyśmy mu odpłacić pięknym za nadobne, będziemy bardzo szczęśliwi. Nie martw się, Ashremie, twój brat nie żyje. To nas nie smuci, choć żałujemy, że nie byliśmy świadkami tej pięknej chwili. Choćby tylko po to, żeby zobaczyć jego zdziwienie na nasz widok. Co ci zrobił? Kiedy byliśmy najwyższym kapłanem świątyni powietrza, zdradził nas i zostawił na pewną śmierć w sanktuariach.
Zdołaliśmy jednak wyleczyć swe śmiertelne rany i jakimś cudem przeżyliśmy. Dobra. To tyle? No to... Ruszam. Co możemy dla ciebie Chcieliśmy zrobić? Cię tylko uwolnić. Musisz opuścić grupę. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Ale jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował naszej pomocy, możesz na nas liczyć. Dobra. Momencik. Mogłem ustalić jego, sprawdzić się, próbować ustalić, jaką on ma poziom i tak dalej. Nie wydawał się być złym kapłanem, poza tym, że ma charakter zły. Ale no jest to jakaś opcja, jeżeli pod koniec gry brakuje nam kapłana. Dobra, jedziemy dalej z ludźmi ze sfer. Dobra, to jest kolejny gość. Dziękuję Bogom za twój powrót. Pozwól mi się z tobą zabrać. Jasne, możesz się teraz przyłączyć. Doskonale. Opuszczę cię, gdy tylko dotrzemy do Nal, Homeland lub innego bezpiecznego miejsca. Chcę się tylko wydostać z tych przeklętych lochów. Dobra, chodźmy. Kim ty jesteś? Poziom pierwszy. Rzeczywiście masz te kule ognia, o których mówiłeś. Obrażenia 2k6. Zardzewiały sztylet, o którym mówił, długi miecz, lekki młot. Jesteś chyba wojownikiem. Nie jesteś wojownikiem, bo masz tylko używanie zbroi średnią. Biegłość w broni żołnierskiej. Kurde, ciężko mi powiedzieć, kim właściwie jesteś. Jesteś premium wojowniczą, bo na pierwszym poziomie... Jesteś klasą wojowniczą, bo na pierwszym poziomie masz plus 1. Żadna inna klasa poza wojownikiem, barbarzyńcą, łowcą nie ma nic takiego. Więc... Więcej o tobie nie jestem w stanie powiedzieć. Dobra. Po prostu... Tak jest. Tak jak mówiłeś, odstawimy cię do Nulp. Dziękuję ci za ratunek z lochów świątyni i tych przeklętych sanktuariów. Wiesz, że nie mam zbyt wiele, mogę ci jednak dać moje kule ognia. Mam nadzieję, że ci się przydadzą. Jest pan bardzo uprzejmy. Jeszcze raz dziękuję. Nigdy ci nie zapomnę twojego dobrego serca. Dobrze, do widzenia. Dał nam te kule ognia? Nie widzę, żeby je dał komukolwiek. A doświadczenia nam nie dał dziad. Dobra. Widzimy się za chwilę. Wezmę kolejną osobę. Dobra, ten gość chyba był jakiś podejrzany, ale zobaczmy go. Demon powraca, lecz czego ode mnie pragnie? Dobrze, ile mu zapłacisz? Za wyprowadzenie mnie bezpiecznie na świat zapłacę ci, demonie, 5000 sztuk złota. Nie wiem, czy to mi starczy. Bycie demonem wiąże się ze sporymi wydatkami. I 10000 chętnie zapłacę, tylko z tego plugawego lochu racz mnie uwolnić. On może powiedzieć, że może 1000000 zapłacić. On nie ma. Myślę, że on nie ma złamanego grosza przy duszy, ale dobrze. Odprowadzę cię do domu w zamian za 10000 sztuk złota. Dokonało się więc, demonie. Złoto otrzymasz, gdy mnie do domu doprowadzisz. Dobrze, możesz się do mnie przyłączyć. Wdzięcznym ci jest, demonie. Ruszajmy w drogę. Poziom 5. Jesteś czarodziejem. Na poziom 5 nie znasz tylko. Znasz tylko zaklęcia poziomu 0. Bo nie byłeś zbyt sukcesywnym czarodziejem, co? Dobra. Zobaczmy nasz dziennik. Gdzie cię musimy do jakiego odprowadzić? Nawet nie wiadomo. Pogadajmy z nim jeszcze raz, może nam przypomni. Dobrze. Słucham, demonie. Postępuję w krok za tobą. Domu mego jednak nie widzę. No, już nic. Dobra, spróbujmy się teleportować do Hamlet. Dobrze. Wolnym jest! Wolnym! Wdzięczność, żem ci jest winien, demonie, gdyż słowo swe raczysz dotrzymać. Ja dotrzymuję swojego słowa, ty dotrzymaj swojego. Gdzie moje złoto? Odeślę je, demonie, odeślę. Słowem własnym poświadczam. I uciekł. Tego się spodziewałem. Dobra, nieważne. Wracamy. I zbieramy jeszcze jedną osobę, tam była w sferze ognia. Widzimy się na miejscu.
Dobra, to jest ostatnia osoba. Witaj. Jak się masz? Witaj. Jak się masz? Może się do mnie przyłączysz? Mogę się do ciebie przyłączyć? Sądzę, że współpraca byłaby owocna. Jasne, witaj wśród nas. Dziękuję. Masz bardzo słaby voice acting. Nazwijmy to tak. Dobra. Demon, zło, kobieta, pozasferowiec. Poziom 10. Czarownik. Okej. Nie masz zbyt dużo czarów do rzucenia. Nie masz zbyt dużo talentów. Podwyższenie czaru masz za to. No i dobra. Co masz za uroczenie? Magiczne pociski, rozmycie, kocia zwinność, migotanie, drzwi przez wymiary, kamienna skóra. Możemy dać ci magiczne pociski, żebyś miała również na poziom 2. A poza tym naprawdę ty nic nie masz. Możemy dać ci kamienną skórę, żebyś miała na poziomie 5. Ale to nadal masz tylko na 4 poziomie, tylko... Ora, masz wampircze dotknięcie? I masz magiczne pociski i tyle. Dobra. Zdaje się, że ona nic więcej chyba nie będzie miała. Teleportujmy się z nią do Nalp. Oczywiście. Ona chyba nie będzie chciała uciec, co? Nie, zostanie z nami. Dobra, zostawimy sobie ją do finalnej walki. Funrock zniknął. Może pojawił się z powrotem w karczmie. Zadowolony, że tylko dostał po tyłku, a nie został obrabiony. Dobra, to tyle. To już prawie wszystko, co chcieliśmy zobaczyć w świątyni. W następnym odcinku będzie walka finałowa. I w sumie tyle. Tylko dajcie mi czas, muszę się do niej trochę przygotować, pozmieniam czary, popatrzę rzeczy. No i dobra, i widzimy się na miejscu w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!